Hej, hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym opowiem Wam o 5 produktach pielęgnacyjnych, które w ostatnim czasie skradły moje serce. O niektórych tych produktach już Wam w niektórych filmach wspominałam, natomiast jest tu przynajmniej 2-3 kosmetyki, o których jeszcze nigdy nie mówiłam na kanale, a które są hitami, słuchajcie. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo Was proszę o zostawienie subskrypcji, zostawienie łapki w górze, jeśli będzie Wam się podobało i komentowanie, czy któryś z tych kosmetyków miałyście, czy Wam się sprawdził, czy nie, czy o którymś myśleliście. Zapraszam. Dobrze, zacznijmy więc, słuchajcie, od kosmetyku do włosów. Jest to kosmetyk z marki, która już raz skradła moje serce, jeśli chodzi o produkty, a właściwie takie surowce kosmetyczne do włosów. I w zimie, chyba w grudniu, opowiadałam Wam w Get Unready With Me o keratynie do włosów z marki Bingo Spa, którą kocham, uwielbiam, bo to jest 100% płynna keratyna z biotyną, kwasem hialuronowym, L-cysteiną i witaminą C. To jest moje, słuchajcie, trzecie opakowanie, właśnie się zastanawiałam, czy drugie, czy trzecie, ale to jest to świeżo otwarte, więc trzecie opakowanie i muszę Wam powiedzieć, że ja zauważyłam ogromną różnicę w jakości, grubości, elastyczności, co prawda widzicie teraz moje włosy, które chcą się kręcić, ale już nie miałam czasu ich układać, no ale dobra, przeżyjemy. Jeśli chodzi o, słuchajcie, tą keratynę, to naprawdę ona poprawiła stan moich włosów. Te włosy są bardziej elastyczne, bardziej sprężyste, są grubsze. Zapach jej był średni, jest średni, ale da się go do niego przyzwyczaić, da się troszeczkę go zabić, o czym mówiłam w tym filmie Get Unready With Me. I tam też trochę więcej o tej keratynie mówiłam, pokazywałam zdjęcia przed i po stosowaniu, więc jeżeli interesuje Was akurat ten produkt, to zapraszam Was do tamtego filmu. Natomiast od 2 miesięcy, słuchajcie, testuję ostatnio to cudo. I jest to, słuchajcie, znowu długo nie nagrywałam i o. Jest to 100% skrzyp polny do włosów. I to, że skrzyp polny ma w ogóle właściwości genialne dla skóry, włosów, paznokci, to wiemy. Że są różne suplementy, wiele tabletek, które możemy zażywać ze skrzypem polnym i one działają, też już wiadomo nie od dziś. Ale muszę Wam powiedzieć, że pierwszy raz spotkałam się z takim produktem, że jest to 100% skrzyp polny i nic więcej tutaj właściwie nie mamy. I tak powiem Wam, że takie miałam, ale ciekawe, co to spryskane robi na włosach. I muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba jeszcze większa miłość moja, niż ta keratyna. Bo keratynę kocham i będę ją używać, ale ten skrzyp polny chyba jest jeszcze fajniejszy. To też jest surowiec kosmetyczny, więc on ma taki zapach ziołowy, skrzypu polnego, ale moim zdaniem mniej specyficzny i takim krócej utrzymujący się na włosach niż ta keratyna. Nie jest to zapach, który przeszkadza. Mi na przykład nawet się on podoba, bo to jest taki bardzo mocno ziołowy zapach. Czuć, że to jest po prostu skrzyp polny. Odkąd go stosuję, a stosuję go jako wcierkę tak naprawdę, tylko że wcierkę połączoną trochę z odżywką na całą długość włosów. Już Wam tłumaczę. Zaczęłam mówić, odkąd go stosuję, po czym jak go używam. Dobra, po kolei, Używam go w ten sposób, że raz dziennie, można 2 razy dziennie, ja raz dziennie, spryskuję nim sobie skórę głowy i całe włosy na długości. Zazwyczaj robię to rano, chociaż zdarza mi się też wieczorem. Jeżeli chodzi o to, po co robię to na skórze głowy, to dlatego, że ten skrzyp polny powoduje, że włosy szybciej rosną. I słuchajcie, jest to genialna, naturalna, moim zdaniem, wcierka na porost włosów. W ogóle wyparła tą wcierkę z Onlybio, którą nadal bardzo lubię, ale tego skrzypu po prostu używam częściej, chętniej. W ogóle nie podrażnia skóry głowy. Oczywiście, no, jeżeli ktoś nie jest uczulony na skrzyp, bo wiemy, jak to jest. No jeżeli jesteśmy na jakiś składnik uczuleni, no to zawsze może nas podrażnić. Natomiast u mnie nic nie podrażnia. Włosy rosną szybciej. Zdecydowanie szybciej. A poza tym, tym preparatem, tak jak Wam powiedziałam, psikam sobie włosy na całej długości. Dlatego, że jest to moim zdaniem genialna odżywka do włosów. Taka do stosowania, jak te wszystkie na przykład gliskóry.
ten skrzyp, mam wrażenie, przynajmniej u mnie, że powoduje to, że te włosy, słuchajcie, dużo łatwiej się rozczesują. Nie kołtunią mi się tak, nie plączą. Ja jestem w tym zakochana, ja na pewno będę kupowała to regularnie, tak jak tą keratynę, a nawet częściej, bo keratyny teraz muszę Wam powiedzieć, że już nie używam codziennie. Używam ją sobie tak 2 razy w tygodniu i to mi wystarcza. Mam wrażenie, że jak używałam jej codziennie, to te włosy trochę już były czasami za ciężkie, takie za grube, za ciężkie. Nie podobał mi się wygląd, kiedy używałam jej codziennie i tak myślę 2 razy w tygodniu, maksymalnie 3 razy w tygodniu w zupełności wystarcza moim włosom używanie keratyny. Natomiast to używam codziennie i dlatego już mam końcówkę i uważam, że to jest naprawdę złoto. To złoto, bo mam ściągę, przyznaję szczerze, kosztuje 80 zł na stronie Bingo Spa, więc nie mało, ale tam widziałam, często są promocje i za 40 kilka złotych można kupić to 100 ml. Ono mi wystarczyło na 2 miesiące już używania i myślę, że jeszcze na, nie wiem czy miesiąc, może pół, może miesiąc stosowania mam tutaj produktu, więc koło 3 miesięcy na moją długość włosów to mi starcza, więc uważam, że jest wydajne. Ja tego też nie psikam, słuchajcie, tyle, żeby te włosy były mokre, ale psikam konkretnie. Jeżeli chodzi jeszcze o skórę głowy, to po spsikaniu skóry głowy tym preparatem robię sobie masaż, wmasowuję. Wyczytałam też, słuchajcie, że skrzyp polny zmniejsza ryzyko powstawania siwych włosów i też opóźnia to nasze siwienie. No wiemy, że siwe włosy właściwie prawie każdy będzie miał. To też trochę leży w naszych genach, kiedy one się będą pojawiać. Ja najprawdopodobniej genetycznie, muszę Wam powiedzieć szczerze, będę miała tak, że nie będą, że pojawią się już zapewne niedługo, więc każdy preparat, który może to opóźnić, jest dla mnie złotem. Więc tego Wam nie powiem, że te siwe włosy się wolniej pojawiają, bo po prostu jeszcze mi się nie zaczęły pojawiać, ale wyczytałam, że ma ten preparat takie też właściwości. Jeśli chodzi o baby hairy, to będziecie miały szaleństwo na głowie po stosowaniu tego produktu. Przynajmniej ja mam dosłownie mnóstwo babyków na głowie, które są po prostu niesforne po wymyciu głowy, bo wiecie, czupryna robi się wielka i po prostu wszędzie odstają te pojedyncze baby hairki. Reasumując, skrzyp polny, wiemy, posiada mnóstwo pierwiastków, mnóstwo substancji, które odżywiają włosy i przypuszczam, że to jest dlatego taki hit. Nie wiem, czy inne marki mają skrzyp polny, ale ten na pewno mogę Wam polecić. Jest to mój hit hitów i naprawdę odkrycie ostatnie takie, że wow i myślę, że to może być jeden z ulubieńców roku, jak tak dalej pójdzie, bo no, żeby wyprzeć moją wcierkę z Only Bio, to trzeba było się postarać, a ten produkt to zrobił. Jeżeli chodzi o włosy, spojrzałam tutaj na dół, bo czas mi się powoli kończy, ale spokojnie, damy radę. Jeżeli chodzi o włosy, to tyle. Teraz przejdźmy może do twarzy i na koniec zostawimy jeden hit do ciała. Jeżeli chodzi o twarz, to długo się zastanawiałam, jakie kosmetyki tutaj w tym filmie ugryźć, pokazać Wam, bo trochę tych kosmetyków, które ja bardzo lubię do twarzy jest, tak samo zresztą jak do włosów, jak do ciała, ale nie mówiłam Wam jeszcze, wybrałam tylko 5, bo pomyślałam, że jeżeli będą Wam się takie filmy podobały, to po prostu będziemy sobie raz na jakiś czas robić takie aktualizacje z pielęgnacyjnymi, może makijażowymi też, takimi hitami. To nie będzie film, który się będzie pojawiał co miesiąc, bo aż tyle nie testuję, natomiast co jakiś czas myślę, że może być to fajny content, więc dajcie znać, czy w ogóle taki film Wam się podoba i już przechodzimy. Do twarzy pokażę Wam teraz coś, co już na moim kanale na pewno widzieliście, ale jest, słuchajcie, moim hitem hitów i to jest moje chyba z 5. czy 6. opakowanie i jest to masełko emuliacyjne oczyszczające Bandy. I jest to najlepsze dla mnie, dla mojej skóry masełko oczyszczające. Tych masełek obecnie jest mnóstwo. W ogóle uwielbiam dwuetapowe albo kilkuetapowe oczyszczanie twarzy. Dwuetapowe jest moim zdaniem minimum, jakie powinnyśmy robić, czyli na początek. I tu ja nie jestem właśnie zwolenniczką tych olejowych konsystencji, takich bardzo mocnych olejów, ale oczywiście są skóry, którym to świetnie działa, więc powiedzmy, że takie oleiste, emoliacyjne właśnie masełka. I drugi etap, czyli żel do mycia twarzy, coś z czym domywamy tą buzię. Ja mam buzię trądzikową, bardzo specyficzną, słuchajcie, moja twarz to jest po prostu
kim nie porozmawiam, z jakim nie kosmetologiem, to powie, że to jest po prostu ciężki orzech do zgryzienia, bo raz, że pojawia się trądzik, dwa, że jest to skóra niesamowicie stresogenna, czyli dosłownie lekki wyrzut kortyzolu, innych hormonów do krwi i ja mam zaraz sypaną buzię, po prostu no, ciężko jest i ona też nie jest typowo tłusta, bo potrafi być przesuszona, właśnie ostatnio mam taki etap, że jest mocno zasucha, więc muszę ją mocno nawilżać, jest bardzo specyficzna i to masełko, słuchajcie, zauważyłam, że bardzo poprawiło jej stan. Moja skóra po prostu go uwielbia. Ja go używam oczywiście jako pierwszy etap w demakijażu i on ma doskonale usuwać makijaż i to robi. Oczywiście, słuchajcie, jak mam bardzo mocne maskary, to domywam je też płynem micelarnym. Bo co tu dużo mówić i opowiadać, to samo masełko musiałabym się nieraz bardzo mocno naszorować, żeby te rzęsy zmyć, ale ono też ładnie rozpuszcza, więc po prostu sobie łączę jeszcze z płynem micelarnym, którym właściwie domywam takie resztki po tuszu do rzęs, które zostały po tym masełku. Natomiast jeśli chodzi o podkład, to on przepięknie domywa nawet bardzo, bardzo trwałe podkłady. Ten produkt jest w ogóle polecany dla skór również trądzikowych. On jest w ogóle dla każdego właściwie typu skóry ok, ale właśnie przy skórach trądzikowych nie zapycha, nie powoduje podrażnień, bardzo dobrze łagodzi skórę. Wszystkie skóry, które, no może nie teraz, ale na jesieni będą poddawane zabiegom z kwasami, z retinolem i tak dalej, gdzie gdzieś tę skórę podrażnić możemy, też będą się cieszyły, kiedy włączycie to masełko do swojego jakby pielęgnacyjnego rytuału. Uwielbiam, kocham, jest dostępne w Hebe, jest dostępne tak naprawdę w każdej możliwej drogerii i uważam, że jest świetne. Ono kosztuje około 40 kilku złotych, 30 kilku złotych, można dorwać w różnych promocjach, więc ja zawsze na jakiejś promocji je kupuję, około 38-34 złotych za nie płacę. I to jest rzecz, która jest już u mnie długo, znaczy długo. W mojej łazience gości myślę, że już na pewno ponad pół roku i myślę, że będzie gościła nadal, więc jest to zapewne także ulubieniec już roku, no ale dobra, bo zaraz zespamuję cały film, jaki będzie pod koniec tego roku. Kolejny produkt też jest, słuchajcie, z marki Bandy, jest to zupełny przypadek, po prostu też ostatnio go odkryłam i to jest, słuchajcie, antyakne skoncentrowana ampułka antytrądzikowa, 2% kwas salicylowy i olejek z drzewa herbacianego. I muszę Wam powiedzieć, że to serum jest dla mnie świetne, tylko nie do końca tak, jak producent je każe stosować, bo jak zaczęłam je stosować tak, jak było na opakowaniu, to za mocno przesuszyło moją skórę. Ale to też wiecie, w zależności od tego, jaki macie typ skóry, no to też trzeba troszeczkę z kosmetykami się dogadać i zobaczyć, czy nie będzie dla Was właśnie za mocny. Producent tutaj mówi, by nanosić preparat na oczyszczoną skórę, omijając okolice oczu, no to to wiadomo, oczywiście mamy tu kwas salicylowy, no i olejek z drzewa herbacianego, więc okolice pod okiem totalnie tego nie potrzebują. Stosuj co drugą noc, z wyjątkiem dni, w których aplikujesz peeling kwasowy antytrądzikowy. I powiem Wam, że to dla mnie było za często. Ta ampułka, ta skoncentrowana ampułka dla mnie obecnie, dla mojej skóry obecnie, dwa razy w tygodniu to jest maks, a czasami nawet raz w tygodniu. I bardziej ją ostatnio stosuję punktowo, na wypryski. Dlatego, że tak jak Wam mówiłam, moja skóra ostatnio lubi się przesuszać, więc takie dowalanie jej ciągle kwasu i olejku z drzewa herbacianego byłoby trochę dla niej za mocne, więc stosuję ten preparat punktowo. Jak robi mi się jakiś wyprysk, to na niego dziab trochę tego preparatu i to naprawdę świetnie działa. Pięknie wysusza te wypryski, pięknie tą skórę uspokaja. Dosłownie te wypryski w ciągu dwóch dni, od samego początku, kiedy widzę, że tylko się coś dzieje, rozwijają się i goją, więc bardzo szybko przyspiesza proces gojenia, bardzo szybko znikają z twarzy. No naprawdę uważam, że jest to fajna ampułka. Nie dla każdego właśnie myślę, że taka, wiecie, co drugi dzień, ale
Na pewno też to jest fajny preparat, moim zdaniem, na wypryski. Łatwo się wchłania, ma specyficzny zapach. Pachnie olejkiem z drzewa herbacianego. Jeżeli jesteście uczuleni na olejek z drzewa herbacianego, no to wiadomo, unikajcie. Natomiast mi to połączenie naprawdę bardzo, bardzo odpowiada. Zobaczymy, czy to będzie jeden z takich ulubieńców, po którego będę wracać i wracać i wracać, ale odkąd ją kupiłam, a kupiłam ją niedawno i muszę Wam powiedzieć, że chyba ten film pójdzie pierwszy, a później będzie haul kosmetyczny, który już nagrałam niestety, ale jakiś czas temu. Nie miałam po prostu czasu edycji, na zedytowanie go, czasu na edycję, więc musiałam, no więc pewnie się przesunie, ten film jest krótszy, więc będzie mi łatwiej go zedytować, pewnie pójdzie pierwszy, tamten drugi, no trudno, przeżyjecie. I tam właśnie mówię, że kupiłam sobie tą ampułkę, jestem ciekawa, jak będzie się sprawdzała. Tamten film, słuchajcie, nagrałam ponad miesiąc temu, dlatego mogę już wypowiedzieć się na temat tych kosmetyków i że to jest jeden z moich na razie ulubieńców. To jest krem Dermedic i to jest chyba krem, który każdy albo miał, albo o nim słyszał, i to jest Hydrain 2. Ostatnio testuję też, bo dostałam dosyć dużo próbek Hydrain 3, Hydrain 3. I muszę Wam powiedzieć, że no, też jestem zakochana, szczególnie w takim tym żelowym, bo uważam, że to jest genialny krem na noc, dlatego że ten Dermedic 2 ma to do siebie, że on jest dość tłusty, dość gęsty i zostawia lekki film na twarzy. I tak, jeżeli go nałożycie i od razu chcecie nałożyć makijaż tak od razu, no to trochę może być problem. Ja go zawsze nakładam od razu po przebudzeniu, jeszcze sobie zrobię kawę, jeszcze coś tam porobię, jeszcze coś tam, i zanim nałożę makijaż, to mija tak z 10-15 minut co najmniej, więc on troszkę się zdąży wchłonąć, ale ja go uwielbiam na noc. To jest krem, tak jak Wam powiedziałam, który chyba każdy już właściwie miał, bardzo silnie nawilżający, mocno wiążący cząsteczki wody w skórze, bardzo taki treściwy, ale nie zapychający, też dobry, przeznaczony dla skór również trądzikowych. Fajnie działa, nie wiem, czy ta trójka nie będzie dla mnie jeszcze fajniejsza, więc jak ten wykończę, to spróbuję tą trójeczkę, a może będę sobie łączyć, muszę przemyśleć, może kupię trójeczkę i będę używać na dzień, a tego będę używała na wieczór, nie wiem jeszcze, ale to jest naprawdę krem, po który ja wracam. No jest w tym roku, słuchajcie, moje trzecie opakowanie i kłamię, drugie opakowanie. Nie, dobrze mówię, trzecie opakowanie w tym roku. Wiecie, już czasami ciężko po prostu spamiętać, co się używało, ale to jest, słuchajcie, moje trzecie opakowanie w tym roku i jak on mi się skończył i zaczęłam kombinować z innymi kremami nawilżającymi, to moja skóra natychmiastowo wszystko podrzucała. Po prostu zaczęło się znowu robić dramat, więc musiałam odstawić. Próbowałam dwóch kremów nawilżających, nie będę już mówiła jakich, pewnie w denku Wam pokażę, i po prostu żaden z nich nie spełnił oczekiwań mojej skóry. I dopiero kiedy wróciłam po raz kolejny do tego kremu, to ona się uspokoiła, więc po prostu moja skóra te kremy z Dermedic bardzo lubi. Myślę, że nie jest to tylko mój ulubieniec, bo każdy, kto go wypróbował i gdzieś tam się zgadujemy na temat tego kremu, to mówi, że bardzo mu się podoba. Rzeczywiście ta, mówię, konsystencja może być dla niektórych troszeczkę zbyt gęsta, ale wtedy warto wypróbować te trójki, bo są po prostu lżejsze. Więc to jest ostatnia rzecz do twarzy, o której Wam opowiedziałam, i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która niestety też się pojawi w tamtym haulu, ale tak jak Wam mówiłam, stosuję te kosmetyki już od miesiąca, te, które się pojawiły w tamtym haulu, i to jest, słuchajcie, to. Czyli diamentowy peeling masaż myjący antycelulitowy. Cała historia, jak ja kupiłam, słuchajcie, ten produkt, jeszcze inny z Eveline przez przypadek i tak dalej, będzie w tym haulu kosmetycznym, to już nie będę opowiadała. Natomiast słuchajcie, to jakby historia z tym kosmetykiem jest taka dziwna i śmieszna, bo ja go uwielbiam, ale ja go nie stosuję tak, jak producent tu opisuje, czyli podczas kąpieli rozprowadzić na wilgotnej skórze ciała. Chociaż nie, no w sumie w miarę tak stosuję, ale dalej. Intensywnie masować okrężnymi ruchami przez 3-5 minut. I jak ja to modyfikuję, słuchajcie? Ja tego preparatu używam pod bańkę chińską. Ja ostatnio masuję się bańką chińską pod prysznicem zawsze. I muszę Wam powiedzieć, że zauważyłam, że jak masuję się na oliwce, to potrafią mi się zapychać mieszki włosowe i robić się stany zapalne. Jak masuję na tym, nie robi się nic.
I jak masuję na tym preparacie, czyli na tym peelingu, jakby masującym, myjącym z Eveline diamentowym, to muszę Wam powiedzieć, że ten celulit szybciej ginie i te nogi lepiej wyglądają. Ja walkę z celulitem mam na każdym froncie i walczę bardzo dzielnie, czy skutecznie, coraz bardziej, ale wiecie, jak to jest z walką z celulitem, to nie jest tak, że powalczymy pół miesiąca i mamy efekt, czy tam miesiąc, znaczy efekt widać, ale to nie jest to, że zwyciężyłyśmy tą walkę, co jedynie to może jakieś, wiecie, pojedyncze bitwy, wojny na pewno nie. I zresztą z celulitem chyba nigdy się nie da całkowicie wygrać, no ale dobra, po prostu odchodzimy od tematu. Ten produkt działa po prostu genialnie jako podkład pod masaż bańką chińską, jeżeli masujecie się bańką chińską pod prysznicem. Ja zauważyłam, że naprawdę jest jeszcze lepszy efekt tego masażu bańką chińską na tym, niż samego masażu bańką chińską. Co my tu mamy w ogóle, bo ja nawet, wiecie, jakoś tak nigdy nie przyglądałam się mocno, co tu mamy w składzie. Mikrokryształy diamentu usuwają martwe i suche komórki. To w ogóle fajnie, bo mamy też przy okazji peeling całego ciała. Możecie sobie, wiecie, no całe ciało nałożyć. A masować się tylko w konkretnych partiach. Wyciąg z jedwabiu, wygładzający skórę. Pachnący peeling. Masaż działa jak energetyzujący zabieg, pozwalający zapomnieć o zmęczeniu i osłabieniu, po którym ciało sprawia wrażenie lżejszego i pełnego energii. Natychmiast po użyciu skóra staje się aksamitnie gładka i miękka w dotyku. Też prawda, o tym Wam nie powiedziałam, a to też jest rzeczywiście prawda, że ten peeling też fajnie nawilża tą skórę. Ta skóra staje się bardziej miękka, bardziej elastyczna, taka odprężona. Rzeczywiście tak trochę dodaje energii tej skórze. Mam wrażenie, że poprawia mikrokrążenie, bo to już mówię nie na zasadzie ud, no bo na udach, słuchajcie, jak robię masaż bańką chińską, to wiadomo, że sobie krążenie pobudza, ale jak wykonywałam sobie ten peeling masaż troszeczkę, na przykład na ramionach, czy na brzuchu, którego nie masuję bańką chińską, to powiem Wam, że też czułam, że ta skóra jest i inna, i taka. Miałam wrażenie, że to krążenie we krwi się poprawiło, no ale to w ogóle, wiecie, od jakiegokolwiek masażu nam się krążenie krwi poprawia, więc no tutaj trochę zasługa kosmetyku, a trochę masażu, natomiast i tak uważam, że to jest jeden z produktów, który, słuchajcie, ja sobie dokupię. Naprawdę jak zużyję ten i jeszcze kolejny, który Wam pokażę w holu kosmetycznym, to ja pójdę i kupię sobie ten preparat i bardzo się cieszę, że przez pomyłkę kupiłam go i wypróbowałam i tak właśnie się zastanawiałam, jak ja go będę stosować, jak ja ten jak ja ten masaż bańką chińską robię pod prysznicem, to jeszcze kolejny zabieg antycelulitowy, no to już w ogóle zamieszkam pod tym prysznicem, ale znalazłam sposób, połączyłam te dwa zabiegi i uważam, że to jest petarda. Naprawdę, jak macie malutki celulit, to może być świetne. Myślę, że też będzie fajne do szczotkowania na mokro, możecie sobie spróbować. Albo jako taki zabieg, wiecie, po prostu, gdzie będziecie wykonywać sobie masaż ręcznie, bo tak jak mówię, tak robiłam na brzuchu i tak robiłam na ramionach i też było mega przyjemnie i mega fajnie. I kochani, to już wszystko. Opowiedziałam Wam o tych 5 kosmetykach. To są naprawdę kosmetyki, których używam codziennie. Albo tak jak Wam mówiłam, tam co drugi, trzeci dzień, w zależności oczywiście od co to jest. Uważam, że są świetne. Bardzo je lubię. Będę po nie wracała. Będę je chyba kupowała regularnie. Mówię chyba, bo jeszcze zobaczymy co do tej ampułki. Czy rzeczywiście będę do niej wracać i wracać, czy gdzieś tam jakaś inna ampułka też skradnie moje serce. Dajcie znać w komentarzach, czy coś stosowałyście z tych preparatów. Dajcie znać, czy któryś Was zaciekawił, czy też macie jakieś hity, jakie to są, czy nagrywać więcej takich filmów, właśnie takich piąteczek pielęgnacyjnych, a może makijażową byście jakoś niedługo chcieli obejrzeć taką piąteczkę. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Do zobaczenia, pa, pa!